Okej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie oczywiście w Age'a i dzisiaj będzie challenge, a dokładniej tylko wasalizacja challenge. Myślę, że naprawdę to może być ciekawe. Oczywiście zagramy sobie polską, bo prawdziwy Polak zawsze gra polską. No, wiesz jak jest. I dobrze, oczywiście chciałem jeszcze przypomnieć, że organizujemy tutaj kolejną wojnę widzów, już czwartą na moim kanale. Już trochę tego jest. I zapisy są do jutra, do jakiejś tam 22 pewnie. Więc do piątku, więc wbijajcie szybko, może zdążycie jeszcze się zapisać. A ta wojna widzów jest w Afryce, więc też jakoś inaczej to będzie. No, a dobra, zagrajmy sobie polską i zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj problem polega na tym, że tak naprawdę nasze państwo będzie praktycznie się nie rozwijało, jeśli nie damy tutaj sobie właśnie jakoś fajnie tego wszystkiego. Musimy to jakoś fajnie rozporządzić, bo inaczej naprawdę może być ciężko. A dokładnie chodzi mi tutaj o te wszystkie towary, inwestycje i tak dalej. Więc tym właśnie musimy nasze państwo rozwijać. Tak samo na przykład ja nigdy nie buduję tutaj farm, warsztatów, bibliotek, bo według mnie jakby to nie ma sensu w takiej szybkiej gierce. Ale w tym przypadku to będzie miało chyba trochę więcej sensu. Ale dobra, na początku myślę, że możemy tutaj sobie podbić Litwę jako naszego wasala pierwszego. Ogólnie chciałem tutaj podbić całkiem sporo terenów. Znaczy terenów tu nie możemy podbić, ale całkiem sporo wasali, na przykład wszystkich naszych sąsiadów albo coś w tym stylu. No dobra, więc czasem podbić sobie Litwę to oczywiście nie jest problem, bo tu wystarczy po prostu sobie do nich wejść. Więc wchodzimy do Litwy. No i dobra, powinno już się udać podbić naszą Litwę. Proszę bardzo, udało się. I teraz bierzemy tutaj sobie zażądaj wasalizacji. Dobra, udało się. Reparacje do wojny też sobie weźmiemy, bo w sumie czemu nie. Możemy, to weźmy i proszę bardzo, mamy naszego wasala. I od razu teraz ja bym chciał tutaj dać dosyć małe podatki, typu 1% niech będzie, czy tam żołd w sumie to jest, nie podatki. Ale tak dlatego chcę to zrobić, ponieważ jak będą na moi wasale się buntować i mi wypowiadać wojnę, no to będzie trochę przypał, nie? Ja tutaj właśnie chcę to bardziej wykorzystać w tym celu, żeby po prostu mnie wspierali wojskiem, a nie żebym po prostu brał z nich przychód. Dobra, teraz zbuduję sobie tutaj trochę właśnie warsztatów, czy tam czegoś. Nie, to jest inwestycja, to nie, tego my nie chcemy. My chcemy sobie warsztaty zrobić. Może budynki tu? Nie, nie wiem, coś takiego. Więc tutaj sobie to zrobię. No i zaraz się widzimy na kolejnej wojnie. Okej, myślę, że teraz Słowacja będzie dobrym pomysłem do podbicia i zrobienia sobie kolejnego wasala. W takim razie oczywiście zróbmy to. Tutaj trochę warsztatów już postawiłem, gdzie nie, gdzie tutaj możemy zobaczyć, o warsztat, 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 o tutaj sobie postawmy jeszcze jeden taki, o, proszę, fajnie, szybko, wszystko jest. Dobra, w takim razie, budujemy sobie tam warsztaty jakieś. Też właśnie tutaj tej inwestycji bym sobie trochę podniósł, tak samo towary, żeby jednak ta populacja rosła, tak samo ekonomia, bo to będzie bardzo ważne. Badania to tam, ja tam badań nie lubię robić, niepotrzebne są. Dobra, powiedzmy wojnę z Słowacji. Nie potrzebujemy Litwy tutaj wołać, bo to nam naprawdę nic nie da. Też boję się, że potem będzie już taki moment, gdzie moje marionetki po prostu będą podbijały ze mną i one będą sobie brały tereny, a ja tutaj jedynie co, to będę mógł sobie właśnie wziąć wasala, no i oni po prostu będą zabierać trochę terenów, a ja będę resztę wasalizował. No i nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł i czy to tak fajnie będzie wyglądało. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, na razie nic nie mówię. Zobaczymy jak to będzie. Zatakujemy sobie tutaj do końca już Słowację. Proszę bardzo, mamy Słowację. No teraz chyba pójdziemy sobie na Czechy i tak dalej, ale najpierw oczywiście sobie tak, o, w ten sposób, bardzo ładnie udało się, więc git. Teraz będę do Czechy atakowane. No, tej Słowacji nie będę brał do tej wojny, bo na razie to nie potrzebuję. Jak będę na przykład atakował sobie Ukrainę albo coś takiego, wtedy już pomyślę o tym, żeby wziąć właśnie jedno z tych krajów. Okej, chęć wolności tu i tu jest dalej 0%, więc bardzo fajnie. Mi to się podoba. I dobra, teraz oczywiście atakujemy sobie Czechy. Mamy dużo tutaj monet, więc to powinno starczyć. W takim razie oczywiście zróbmy sobie te jednostki i po prostu zaatakujmy tutaj naszego sąsiada. Czechy, witajcie. Zaraz was przyjmiemy pewnie. Sorry, tak już musiało być, po prostu. Okej, zaatakujmy sobie. Na razie poczekamy, aż oni pierwsi pójdą za ciosem. Dobra, jeszcze poczekajmy, żeby te jednostki z Pragi przyszły. Te kilka tysięcy, które pewnie się pojawi teraz właśnie.
Albo w następnej turze. Okej, czy jeszcze w następnej, dobra. O je, 7000, o kurde. To strawy je wrzucili, dobra. No to zróbmy sobie w ten sposób i tak naprawdę już możemy sobie iść do przodu bez problemu. No, tak jak mówiłem, bez problemu sobie wchodzimy do Czech. No i to będzie raczej już tyle z tej wojny, więc po prostu ich sobie weźmy jako marionetkę. Też fajne jest to, że nie muszę tutaj w ogóle robić asymilacji, to jest naprawdę mega wygodne, po prostu sobie podbijam i tyle, po prostu i tyle, nic więcej nie trzeba robić. Więc tak, Czechy wam oczywiście też dajemy tutaj mniejsze podatki, o gdzieś tyle, patrzcie jak mało tutaj dostaję, prawie 100 monet tylko. I to w sumie dzięki wasalom w sumie wychodzę na plus, więc trochę śmiesznie. Okej, teraz już trochę się wyrównało bardziej. Więc tak to właśnie wygląda. I myślę teraz, żeby zaatakować sobie Białoruś, bo Białoruś tutaj też by się przydało jakkolwiek podbić. Tylko z Białorusi będzie to już trochę trudniej, oczywiście, więc tutaj będzie mały problem. Ale myślę, że możemy spróbować. Mamy sporo jednostek, więc powinno jakoś tam tutaj się udać. Prawda, nie wiem, zobaczymy. Więc w ten sposób. Więc dobra, czas zaatakować właśnie Białoruś. Okej, za żadnego sojusznika nie biorę. Nie ma tutaj sensu, myślę. Okej, na razie tutaj sobie wjedźmy. O tak, w jedną prowincję. Na spokojnie, nie ma też co jakoś mega atakować. Okej, 7000 jest tutaj. To jest dosyć słabe miejsce, jakie sobie wybrali, bo ja tutaj mam tylko 2000. I pewnie będę musiał to ratować za chwilę, więc ja już tutaj sobie stworzę trochę jednostek. Aha, to tylko tyle poleciało, okej. O, w to miejsce poszło, dobra, bardzo fajnie. Dobre miejsce wybrali, jak dla mnie, więc naprawdę jest dobrze. No i teraz to sobie wchodzimy do Białorusi, więc znowu to same zagranie jak było z Czechami. I dobra, udało się przejąć Białoruś. Oczywiście bierzemy jako kolejnego wasala. Pyk, pyk, bardzo fajnie. Dobra, wszystko dobrze zrobiłem raczej, dobra, jest git. Jest bardzo dobrze. Mamy naszego wasala, to jest najsilniejszy nasz wasal w sumie w tej chwili. Oczywiście bierzemy małe podatki. W sumie nie, patrzcie, że Czechy nadają większy przychód. To jest bardzo ciekawe w sumie. Dobra, jak tam nasi marionetki? Czy one mają tutaj jakieś ochoty uciekać? Nie, jest bardzo dobrze, cały czas 0%. Też to w sumie dlatego, że to są słabsze kraje ode mnie. A walce z tego co wiem jest tak, że jak ma się wasala silniejszego od siebie, wtedy właśnie on chce po prostu uciec i mieć wolność. Więc na razie jest git. Ale na przykład taką Ukrainę, jak sobie przejmiemy, oni pewnie będą chcieli uciec, więc tutaj może być mały problem. Najwyżej tutaj wezmę właśnie Białoruś, Słowację, więc sobie też tutaj wezmą po kilka prowincji. No więc dobra. Teraz tak naprawdę, z naszych sąsiadów właśnie została nam tylko Ukraina, Niemcy. Ale mamy też takie Węgry, Austrię, Łotwę, Estonię, tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że też można w ten sposób sobie to robić. Więc na razie myślę, że możemy tutaj sobie pójść właśnie na Węgry. Węgry naprawdę powinny nam tutaj się przyłączyć, bo no, wiecie jak to jest, no. Węgry tutaj bardzo lubią się z Polakami, więc czemu by nie? Mogą być naszym tutaj wasalem, no. Taka logika, no. Ogólnie też jak macie jakieś pomysły fajne na to, żeby właśnie robić jakieś takie challenge różne, właśnie takie, czy na przykład, nie wiem, nie możemy czegoś robić, no to naprawdę możecie pisać propozycje, bo ja takie challenge mogę sobie robić, naprawdę mi to się fajnie gra. No, a dobra, teraz już zacznijmy sobie Węgry, dobra. Wchodzimy od razu, tym bardziej, że oni nam jakoś tutaj nie mogą wejść do naszego państwa, więc naprawdę powinno być łatwo. Tutaj troszeczkę coś tam się obronili, ale bez przesady, chyba nie jest aż tak dobrze. Okej, i już powinno się udać raczej bez problemu tutaj wygrać. Też obstawiam, że zaraz będziemy mieli jakieś takie wojny od innych państw, jak to zazwyczaj jest, kiedy się atakuje dużo. Okej, teraz mi tutaj Węgry trochę uciekły, no niedobrze, niedobrze, bo ja tutaj muszę szybko ich podbić. Nie uciekajcie, Węgry, proszę was. Bez sensu. Okej, teraz mamy już za mało jednostek, więc trzeba tutaj dorobić. Ajajaj, dobra. Trochę przypał, ale damy sobie radę, na spokojnie chyba. Chociaż teraz... O, kurde, jest przypał, mogę od razu robić więcej. Dobra. Ej, nieważne, nieważne, nic nie stało. Co to jest w ogóle, jakaś asymilacja tutaj? Ha, chodzi o te tutaj prowincje. No, tego nie mogę nawet zrobić, więc... Po co mi dajcie taką propozycję, goście? Dobra. Węgry, przestańcie, proszę. Ja tutaj chciałem, naprawdę. Pokojowy nastawiony jestem, a wy tutaj takie rzeczy robicie. No nie wiem, naprawdę. Coś jest nie tak z wami chyba. Dobra, przyszło wsparcie, więc teraz powinno być już łatwo.
proszę bardzo, przejmujemy. Ej, chociaż w sumie czekajcie, to nie jest tak łatwo, halo. Jakby Węgry już tyle zrobili co jednostek, naprawdę? Ej, dosyć dużo. Chociaż dobra, już się na prowincję stała, więc już się powinno udać. Proszę bardzo, udało się, bardzo fajnie. Mamy kolejnego wasala. Okej, okay, możemy sobie na te reparacje wziąć, więc bardzo fajnie. Witamy Węgry w naszym składzie. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, mamy Węgry, więc jest wszystko naprawdę jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj niby asymilację, ale to są przez chorobę, -20%, więc to naprawdę minie zaraz, więc nie trzeba tego robić. Dobra, wszystko oczywiście niech idzie do Warszawy. I teraz chyba trochę właśnie tutaj zboostuje nasze państwo pod względem ekonomii. Czyli zbieramy hajs, potem bierzemy inwestycje na maksa i czekamy, tak to się robi. Tak samo można z badaniami i z ludnością robić. Ale no, więc dobra. Zrobimy to zaraz i zobaczymy, co zrobimy dalej. No, mamy pierwszą wojnę, nie z naszej tutaj, nie z naszego powodu. Jest to Pakistan. Bardzo ciekawy Pakistan. Nie chcę z tobą wojny, bo to nie ma sensu. Jakby Pakistan musiał mi tutaj wjechać na przykład 50 tysiącami jednostek. Aha, i widzę, że Pakistan nie przestaje. Dzięki Pakistan, nie wiem. Naprawdę musisz to robić. No nie no, ja już to widzę, jak tutaj zaraz robię jakiś desant potężny, no. O jest, dobra. Ale ty sobie robię właśnie inwestycje. Walimy ekonomię. Średnio na jedną rundę idzie jakoś tak z 200 chyba? O, no tak prawie 200, więc nieźle. Nie no, nie wiem. Pakistan niech mnie zostawi. Ja ci tutaj nie przyjdzie, więc na razie zostanę tak jak jest. No i lecimy dalej. Ulepszamy naszą ekonomię. O nie! Kurde, bele. Litwa tutaj się uwolniła. Naszego wasalizmu. Dobra, nieważne co ja mówię, w ogóle nie wiem. Dobra, no Litwa, no kurde, byłaś taka spokojna. Czekajcie, tak wszystkie inne też? Nie, inne są na razie spoko. Ale Litwa naprawdę... Jeszcze Włochy w ogóle, Włochy, zostawcie mi w spokoju, Boże. Ty, naprawdę Włochy są... Nie, Włochy, co wy robicie w ogóle? Ja bym mógł Włochy podbić w sumie w tym momencie, ale... Z drugiej strony po co? Dobra, zróbmy sobie znowu z Litwy naszego wasala. A potem polecimy sobie od razu na Ukrainę. Myślę, że to jest dobry pomysł. Więc tak, zróbmy. Okej, okay, tutaj myślę, że inwestycje już możemy trochę zmniejszyć. Okej, okay, Włochy przyjęły. Bardzo fajnie. Teraz skończmy właśnie z Litwą, bo to jest naprawdę niefajne. Nie wiem, nie fajnie co się dzieje. Okej, okay, po raz kolejny bierzemy sobie wasala. No i reparacje wojenne, no niech mają, sami chcieli. Ja ich nie zmuszałem oczywiście. Niech mają o mniejsze podatki oczywiście. I tak, teraz tak naprawdę sprawdźmy sobie, jak tam jest. 0% jest wszędzie, tak, jest wszędzie, więc bardzo fajnie. I teraz tak naprawdę będziemy podbijać sobie Ukrainę, więc to będzie trochę trudniejsze. I też mam fajny pomysł, jak to możemy zrobić tak bardziej inteligentnie, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. Bo jesteśmy w top 14, Ukraina jest top 11, więc jak widzimy, no jest trochę silniejsza. Ale my mamy trochę wasali, którzy nam pomogą oczywiście. Więc to nie będzie problem. I tak, na początku zaatakujemy właśnie sobie Ukrainę, która ma wojnę w ogóle z Turcją, okej. Okay. Więc tak, zaatakujemy sobie Ukrainę. I po jakimś czasie, kiedy Ukraina tutaj będzie atakowała, po prostu wezwiemy naszych wasali, którzy nam zaczną pomagać. I wtedy raczej już pójdzie bardzo łatwo w tej wojnie. Więc dobra, tak to właśnie będzie wyglądało. Pakistan. Co wy tutaj robicie w ogóle? No nie wierzę w to. Pakistan, przestań, Boże. No nie wierzę, no teraz będzie mi Pakistan tutaj dojeżdżał, pomocy. Dobra, więc wypowiadamy tutaj wojnę Ukrainie. Raczej możemy tutaj sobie wziąć Litwę, Czechy i to wszystko. Okej, okay, w ten sposób. Oni nas atakują oczywiście pierwsi. To nic dziwnego. Dobra, przyjęli oczywiście nasze tutaj marionetki, więc dobrze. Zróbmy sobie w ten sposób, tak jedną prowincję do przodu. Tylko tutaj jakoś nam nie poszło. I teraz, teraz wzywamy sobie wszystkich. Proszę bardzo. Chciałem tutaj wezwać resztę tutaj moich marionetek. Bardzo fajnie, no i teraz powinno już pójść bardzo łatwo. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. Okej, lecimy w takim razie do przodu. Zobaczymy, czy się uda tutaj to fajnie przejąć, czy może będzie jednak problem. Ja już widzimy tutaj Białoruś ruszyła tak samo jak my. Więc jest dobrze. Okej, okay, tutaj trzeba jakieś małe wsparcie puścić. Dobra, raczej powinno się tutaj wszystko udać moim zdaniem. Okej, okay, udało się tutaj przejąć Ukrainę. Bardzo fajnie, ale na przykład taki Pakistan mi tutaj się wziął. Nie wiem, naprawdę Pakistan, co wy robicie? Przestańcie mnie atakować, bo to naprawdę już nie jest śmieszne.
A dobra, bierzemy tutaj sobie rozmowy pokojowe z Ukrainą. Oczywiście bierzemy sobie wasalizację, ledwo w ogóle możemy wziąć, więc to jest bardzo ciekawe. No i to wszystko w sumie, bierzemy tutaj sobie wasala, Ukrainę, tutaj Turcja sobie tylko wzięła Krym i kawałeczek. Ale w sumie no Turcja niech sobie bierze, no nam to oczywiście nie przeszkadza. Pakistan, czy wy możecie przestać naprawdę? Co wy w ogóle tutaj robicie? To jest naprawdę coś dziwnego. Nie wiem, Pakistan powinien naprawdę się zastanowić nad tym, co robi, bo no tak, tak po prostu nie powinien robić, no. O, to ciekawe, Dania też ma wojnę. A nie, czekajcie, to był Bangladesz. O mój Boże, dobra, dobra, nieważne, bo tutaj sobie wziąłem właśnie pokój z Pakistanem. Dobra, przepraszam, myślałem, że to jest, powiecie, ten sam kolor był i tak dalej. Ale dobra, już nieważne, nic nie stało. I dobra, mamy w takim razie tą Ukrainę, jako naszego tutaj wasala. Boję się, że zaraz może tutaj się zbuntować przeciwko nam. Ej, Niemcy mają wojnę z Francją. Dobra, myślę, że to jest idealny pomysł, żeby właśnie w tej chwili zrobić sobie wielki atak na naszych kolegów z Niemiec. Tylko tak, tak, trzeba tutaj sobie zmniejszyć inwestycje towary. I damy sobie chwilę, tutaj poczekamy i atakujemy Niemcy. Dobra, jeszcze chwilę czekamy, żebym tutaj trochę miał więcej pieniędzy. I dobra, myślę, że można tutaj sobie już wziąć. Przygotuj się na wojnę. Oczywiście wyzwamy wszystkich. 10 tur wystarczy zdecydowanie. I myślę, że naprawdę to będzie potężne. Co? Słowacja? Halo? Słowacja? Co jest Słowacja? Czy ty też coś mi tutaj powiedzieć? Czy jakoś tak, nie wiem, no dobra, Słowacja nie chce walczyć. Okej, okay, rozumiem Słowacja. Rozumiem, rozumiem jak najbardziej. Nie musicie tutaj walczyć. To nie jest wasz obowiązek. O, wcale nie jest. Dobra, nieważne już. Skończmy to w ten sposób, że pójdziemy sobie jednostkami tutaj i zaatakujemy sobie Niemcy, które właśnie walczą z Francją, więc trochę beka z Niemiec. Bo zaraz Francja tutaj pewnie ich zacznie zjadać powoli, chociaż w sumie tak średnio. Ale my pomożemy tutaj Francji, oczywiście dobre ziomki z nas. Dobra, myślę, że tutaj możemy już powoli budować sobie jednostki, tam budować sobie, rekrutować. Dobra, robimy sobie więcej jednostek. Myślę, że starczy tyle, nie no, w sumie zróbmy sobie trochę więcej. Okej, mamy już wojnę z Niemcami, więc atakujemy. Wbijamy się tak o w Niemcy. Zobaczymy jak to pójdzie, kurde. Ej, to może być naprawdę potężne, nie? To może być naprawdę potężne. Okej, Czechy to jak ruszyły. Bardzo ładnie Czechy. Podoba mi się to, podoba. Ej, dobra, podbój Niemiec naprawdę idzie bardzo ładnie. Kurde, no, jest dobrze. A się trochę podierałem, nie powiem tutaj, że nie. Ale dobra, dobra, spokojnie, idziemy do przodu, przecież tutaj nic nie dzieje. W sumie tej Czechy właśnie z nami najwięcej przejmiemy. Tutaj Ukraina też już leci wsparciem. Tak samo Litwa, tutaj Białoruś są ze mną na granicy, więc jest dobrze. Okej, pierwsze tutaj niemieckie jednostki, no kto by się tego spodziewał? Nie wiem. O kurde, ej, Niemcy, Niemcy, bez przesady, bo tutaj coś was za dużo chyba. Kurde, Niemcy, przestańcie proszę, tak nie wolno robić. Ale tutaj sobie skończmy właśnie tutaj z tym i polecimy sobie tutaj na dół. Czechy w ogóle bardzo ładnie tutaj przyjmują wszystko. Teraz by się przydało, jakby Francja tutaj zaczęła coś robić i też ratowała sama siebie chociaż. Ale dobra, już zostawmy to. Francję, lecimy dalej z podbojem Niemiec. Bardzo fajnie się udało. No i co, to już chyba będzie będzie już bardzo łatwo tutaj wszystko przejąć. Więc po prostu chodźmy cały czas do przodu. Okej, okay, Czechy tutaj w ogóle naprawdę taką ofensywą polecieli, że patrz, Czechy mają tak naprawdę południowe Niemcy, a północne, więc to naprawdę się podzieliło nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że Czechy tak zaatakują. Chociaż w sumie ja spotkałem chyba większość tutaj jednostek właśnie niemieckich, a Czechy raczej nie. No dobra, tutaj Niemcy widzimy, że są sobie we Francji. Mamy już prawie 100%, więc tylko przyjmiemy tutaj dwie prowincje, czy tam trzy. Proszę bardzo, już mamy wszystko, więc teraz tak naprawdę możemy sobie przejmować Niemcy, proszę bardzo. Czechy w ogóle więcej punktów ode mnie mają. Ja nie mogę teraz zrobić wasalizacji, chociaż chciałbym zrobić tutaj challenge, właśnie zrobić wasalizację, ale nie mogę, więc nie jest tak fajnie. No i co, w sumie tylko z tego wynika, że Czechy sobie tutaj wzięły trochę terenów. W sumie jak tak patrzę, to jakbym dostał wszystkie, jakbym sam przejął całość, jakby Czechy mi nie pomogły, to wtedy miał już tyle, żeby starczyło na wasalizację, ale nie mogę. Więc wezmę na przykład, nie wiem, reparacje wojenne tylko, bo nie mogę nic więcej. No trochę, trochę mi smutno teraz z tego powodu. Ale dobra, no niech będzie. Tutaj, Litwa! Litwa nie przyjęła takiej oferty. Aha, okej, Litwa. Bardzo ci dobrze poszło, Litwa. No to damy tutaj trochę Czechom tego, bo w sumie
Nie wiem, ja tam nic nie mogę wziąć. Dajmy chociaż Czechom, żeby mieli. Proszę bardzo, Czechy, trzymajcie ode mnie w nagrodę za waszą potężną walkę. Dobra, nie wiem, toka wystarczy już, Czechy, co? Nie za dużo, bo za dużo to niezdrowo oczywiście. Dobra, niech będzie coś takiego. I kto się nie zgodził znowu? Boże, jak ja mam sojuszników, że oni się nie zgadzają na takie rzeczy, po prostu naprawdę to jest smutne. Węgry w ogóle przez Austrię sobie tutaj wchodzą, a tutaj są francuskie tereny, więc w sumie to nic nie da. Ale widzimy, że Francja naprawdę sobie nie radzi. Już Czechy im pomagają. Madagaskar nas atakował, okej. Okay. Madagaskar w sumie mogę sobie przejąć z powrotem. Znaczy z powrotem, w sumie wiecie, bo Madagaskar powinien być polski oczywiście. Ale nie, dobra, poczekajmy tutaj, aż Czechy tutaj sobie z Francją wykończą Niemcy. Dobra, zrobili to. I teraz już powinno nam się udać tutaj zrobić tak jak chcieliśmy. No dobra, Czechy dostaną tutaj trochę tych prowincji. Też w sumie o, tyle gdzieś może być, może tutaj jeszcze o, macie tyle na przykład tego, żeby też nie za dużo, ale też nie za mało. Dobra, tyle chyba wam wystarczy. Niech będzie. Ja czy mogę reparacje wojenne? Starczy mi? Starczy. Dobra, bierzemy sobie reparacje wojenne. Dobra, i się udało, więc dobra. Moi drodzy, nie udało się tutaj Niemców wziąć jako wasala, niestety. Rumunia ma w ogóle wojnę tutaj z z Rosją. Okej, okay, bardzo ciekawe. No, więc tak to wygląda. Nasi wasale, no, prawie każdy nasz tutaj graniczący z nami państwo po prostu jest naszym tutaj wasalem, więc jest dobrze. No i co? Oczywiście tak kończymy ten challenge. Mógłbym zrobić dalej, ale w sumie no co, po prostu nic by się ciekawego chyba już nie działo. Udało nam się tutaj podbić Niemcy tak naprawdę z pomocą naszych sojuszników. Więc no, to by było na tyle. Oczywiście przypominam o wojnie widzów. Wbijajcie na Discorda, tam są podania. I co, widzimy się za 2 dni, więc do zobaczenia. Do następnego odcinka i siema.